pewne sygnały mogłyby pokazywać, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu, że istnieje możliwość, może niekoniecznie zgody, bo zgoda w polityce jest podejrzana czasami, ale możliwość porozumiewania się, nawet bez porozumienia, ale porozumiewania się. I natchnęło mnie to optymizmem. Odbiorca też nie lubi specjalnie, zwłaszcza manifestowanego pełnego przekonania, że tylko my mamy rację. Może więcej takich łagodniejszych sformułowań, może nawet wyrażeń modalnych typu z pewnością, albo być może, albo zapewne, albo coś tam jeszcze innego, a nie tylko tak jest i już. Media wolą eksponować to, co jest konfliktowe, to, co jest ich zdaniem atrakcyjniejsze, a więc pewne rzeczy antagonizujące, a nie to, co mogłoby być związane z chęcią pokazania większego szacunku. Język konkretu teraz nam jest potrzebny, czyli język określania zjawisk precyzyjnie, bez używania elementów ocennych. No, może to jakoś będzie bardziej możliwe, trudno powiedzieć.